Witajcie rezydenci już w kolejnym, czwartym odcinku z gry Resident Evil 3 Nemesis. Żeby nie tracić czasu nagrywania standardowo, lecimy sobie do przodu. Rezydenci, dzisiaj troszeczkę sobie polatamy, pozwiedzamy, pochodzimy, ale nie znaczy to, że nie będzie ciekawie, bo jest spora ilość ciekawostek właśnie specjalnie dla was. I już mam pierwszą na sam start specjalnie dla was. Spójrzcie po lewej stronie, jest tutaj zombiok i są spekulacje, krążą również właśnie opowieści po internecie, gdzie no my, fani, tak, gracze, zastanawiamy się, dlaczego ten zombiak tam jest. Mianowicie, najprawdopodobniej jest to pozostałość po wersji alfa, beta i niedopatrzenie ze strony twórców, i że go po prostu tam zostawili. Chyba że zostawili go z racji tego, że na przykład, nie wiem, no, przy usuwaniu tego przeciwnika giercojka się crashowała, wydupcała. Nie mam szczerze bladego pojęcia. No! Don't make me do this, Murphy. I don't want to shoot you. Kill me. I finished. Not human. Wait, we don't have to do this. Please hurry. Before I lose consciousness. Before too late. Kill me. Yeah! Murphy. Why? No. No. Carlos! My fucking goodness, to było szokujące. No ale co poradzić? Ja pamiętam, za dzieciaka to tak miałem, że jak pierwszy raz widziałem tę pokazówkę, no to takie szok, niedowierzanie i zdziwienie, dlaczego właśnie Carlos zabił tutaj Murphy'ego. No ale chyba lepiej, żeby zginął z rąk przyjaciela, niż żeby był zombiakiem, chodził i się smędził i błądził. No ale takie ważniejsze, większe rozkminy zostawmy na kiedy indziej. Dobrze, luknijmy sobie teraz na reklamę. Okej, i żeby wpisać hasło właśnie do tego komputera, trzeba wpisać słowo Adravil. Z racji tego, że nam się tutaj nie śpieszy, to pomalutku to zrobię, ostrożnie i spokojnie. Chociaż na speedrunie to trzeba tu napierdzielać i zazwyczaj bardzo popularne właśnie jest słowo Safsprin, a nie Adravil. Jeszcze jest Aqua Cure, ale wtedy to już jest totalna masakra. Pamiętacie, jak wspominałem wam o mapkach? Tutaj jest kolejna właśnie. Na tej o tablicy i jest również jeszcze jedna w tym samym pomieszczeniu, o tutaj, ale nie wiem, czy moja kamerka nie zasłania wam widoku, a więc mniejsza z tym. W każdym bądź razie jeszcze może być tutaj troszeczkę mylące, o co tutaj chodzi, gdzie my jesteśmy, jakaś apteka, coś, nie wiem, no jakieś kurde ustrojstwo i cholerstwo, ta miejscówka, mianowicie to jest miejscówka korporacji Umbrella i tutaj też nie wiem, czy kamerka nie zasłania, ale tu jest logotyp i nazwa Umbrella. Łatwo to przegapić i może być troszeczkę szok, niedowierzanie i konsternacja. Ale dobrze. Zbierzmy to, co możemy. No, za dużo to tego nie ma, ale w sumie tutaj powinien się pojawić proch strzelniczy do shotguna i do pistoletu. No ale jak sami widzicie, do shotguna wzięliśmy chyba już w podstacji energetycznej, a do pistoletu pojawi się chyba na stacji paliw. Ajajaj, ile tego ścierwa! Załatwmy to troszeczkę w inny sposób. Możecie się pobawić z tymi właśnie... Z tą parą! Albo możecie wyeliminować ich klasycznie, ale... Chyba stawiamy na ten klasyk jednak. Para to była bardziej ciekawostka, tak żeby wam pokazać. A, zmiatajmy stąd. I pamiętacie, jak wspominałem wam w poprzednich materiałach, że za dzieciaka strasznie się bałem tych pokazówek i zombie? To właśnie to była kolejna z takich, gdzie o tak o dosłownie.
No tak ograłem i tam rozdupcałem te zombiaki, oby szybciej i oby jak najszybciej zmiatać stąd, nie? A, siet, siet, siet. Dobra, sprawnie, elegancko, zbytnio dużo amunicji żeśmy nie potracili. Tak więc jest progres w każdym bądź razie. I dobra, rezydenci, musimy wrócić teraz na sam początek naszych tutaj przygód. Dziękuję za przypomnienie co do notatki. Tak, jedno foto zostawiłem. Dobrze, że tutaj wracamy, bo czułbym się nieswój, gdybym nie zabrał tego. Ajajajajaj. Podoba mi się w tym to, że tych bydlaków, tych zombie, tego ścierwa jest tutaj coraz to więcej. Zwróćcie uwagę, że z każdą minutą, z każdą godziną coraz gorzej zaczyna się robić w mieście Raccoon. Wow, wow, wow. Ojojojoj, speed boost. No, coś mi tu nie siada i to konkret. No, trzy naboje z shotguna, żeby rozdupcić dwóch zombiaków. Massacration. Dobrze naszło. I też dobrze naszło. I na przykład jak zwrócicie uwagę, kiedy ewakuował się Hank, na przykład w Resident Evil Remake. Bardzo fajnie to było ukazane. Co prawda on się... Czekajcie, już nie pamiętam dokładnie. Nie, on chyba był jedną z ostatnich osób wydupcających z miasta. Kurde, nie mogę sobie teraz skojarzyć. W każdym bądź razie, pomijając już tam ścisłość fabularną, kiedy ogrywamy sobie ten dodatek, jest tam sporo właśnie zombie. I zwróćcie uwagę, jak właśnie w Raccoon się to wszystko potoczyło, nie? Że sporo tych zombiaków, sporo potworów. I mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, z każdą godziną coraz to gorzej. Who is she? Who is she? No nie był to satysfakcjonujący dźwięk. Jak się położył na nią? She's dead. No, w Ameryki nie odkryłaś Jillka. Ale okej. Okay. Spekuluje się, że ta dziewczyna to miała być takie odniesienie do córki Dario. Ale jak było naprawdę, to tylko twórcy mogą wiedzieć. Może to bardziej była ciekawostka i może był to tylko cywil. No tutaj, co prawda, zombiak twarz mu zakrył, ale tutaj leży nasz gruby Dario. No nic, no co poradzić, no. I też zwróćcie uwagę na tego zombioka u góry. Jak chodzimy, to śmiesznie tak głową sobie porusza. Observation. I to dosłownie nas. Oj, 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 co ja chciałem tu przeładować? Shotguna chciałem przeładować. No, ale wskakuj, Jill. Zobaczymy, co nam tutaj za fanty zostawił, Dario. O, jest proch. Proch jest zawsze na propsie. I to będzie właśnie ten moment, jak widzicie, żeśmy zebrali, w sumie nie wspomniałem o tym, amunicję do granatnika. I to będzie ten moment, kiedy zaczniemy już pomału sobie z niego korzystać. Notatka. Personalne tam przeżycia, Dario. Oczywiście standardowo zachęcam was do obejrzenia materiału poświęconego osobnym tematom, czyli notatkom. No, teraz możecie bardziej tą dziewuchę zobaczyć. I chyba co ciekawe, w takich jakby niektórych ujęciach, jeśli byśmy zatrzymali o taką rozgrywkę, widać tą osobę i chyba tak mi się wydaje, że ta dziewczyna od razu jest zombie. To nie jest jakiś tam osobny model cywila, tylko od razu to jest zombiak. Co wy tak tego speedboosta dostajecie? No, come on, come on, come on. Dobra, nie będę marnował amunicji. No, no tego będzie trzeba. Bo się nie przedostanę. Chociaż wiecie co, jak ja już tu robię szok i zamieszanie, to jeszcze będę chciał wam jedną rzecz pokazać. Pamiętacie, jak mówiłem o słowie Capcom nad tym herbem? Jest ono również tutaj. O, cyk. Na tym jakby posterze. I jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę, nie wiem, może ja bym pokazywałem, bo troszeczkę już mi się mylą tutaj niektóre zdarzenia. Blue Mountain, na przykład na zwiastunie Resident Evil 3 Remake, jest właśnie taki neon na jednej ze scen, też Blue Mountain. What the hell are you doing here? Dobra, wyoraliśmy sporo tego ścierwa. I żeby na przykład jeszcze rezydenci, tak, wyskoczył wam zombiak z tego auta, musicie zrobić tak, że na samym początku nie idziecie tam skrótami, tak jak ja tam do brada sobie cisnąłem, tylko idziecie naokoło, tędy, zruszą się drzwi, a potem jak będziecie wracać, to on wydupcy.
Ja już się tu nie będę bawił, żeby go jakby wywabić. Tak więc zostawmy sobie go, niech sobie żyje swoim życiem. Jeszcze tutaj jest jeden fajny taki, fajny, no poster, tak, nie wiem, adnotacja, że uprzejmie przez administrację, tak, miasta, uprzejmie informują swoich mieszkańców, aby zbierali kubki po swoich pupilach. I to się bardzo często powtarza. Jakoś bardzo, bardzo twórcy sobie przylansować chcieli tą frazę, ten tekst. Oj. Ależ to wygładniałe wszystko. No i dobrze, zrzućmy sobie to, co nam jest już niepotrzebne. Zabierzmy to, co nam będzie potrzebne. I tak, rezydenciaki, chciałbym tylko przetestować sobie jedną rzecz. Zróbmy tak. Nie wiem, czy to siądzie zbytnio. Cyk, cyk, cyk. I chyba nie siądzie, bo będziemy potrzebowali jeszcze jednego niebieskiego, czerwonego, znaczy prochu strzelniczego. Tak, źle to troszeczkę sobie wykalkulowałem, bo po prostu chciałbym wytworzyć lepszą amunicję do granatnika. Ale dobrze, wszystko w swoim czasie. Na razie zrzućmy to i przedostańmy się do jednego z safe roomów i tam będziemy dalej się po prostu martwić. Tak mi się wydaje, że wszystko już sobie tutaj wziąłem. Wezmę już to, co już najbardziej będzie potrzebne nam po drodze. Cyk. Shotguna na razie zostawię, bo jeszcze nie wiem, co mnie tam po drodze czeka. Jakieś może przeciwności losu? Różnie to bywa. I co najśmieszniejsze, pamiętam, że jak za dzieciaka grałem z własnym tatą, to znaczy bardziej mój tata grał, ja obserwowałem. Już jak byłem taki bardziej uodporniony na te strachy, to już na tym etapie rozgrywki nie mieliśmy w sumie już żadnej amunicji, dosłownie nic. Jechaliśmy na takich oparach i pokonać Nemezisa to była po prostu udręka. Ajajajajaj. Dobra, przypomniałem sobie, że jeszcze proch strzelniczy się znajdzie gdzie niegdzie. Trzeba zbierać wszystko, bo w SEO się przyda. Na speedrunie zazwyczaj robimy tak, że wspinamy się. Ale tutaj chciałem wam pokazać tą miejscówkę. Czekajcie, rozdupcę te glizdy. Get the fuck out. I chciałem pokazać wam tą miejscówkę, bo tutaj znajduje się uśpiony Gravedigger. Zaraz będziemy oczywiście się z nim mierzyć. Co prawda ja nie będę na niego marnował amunicji, ale załatwimy go troszeczkę inny sposób. Ale spokojnie. Niektórzy nawet sobie nie zdawali sprawy z tej miejscówki, no bo zawsze każdy cisnął aby do przodu, aby górą, nie? I cisnąć do przodu. A tutaj jest tak, że możecie właśnie zejść sobie na dół i zobaczyć taką malutką ciekawosteczkę. Ale dobrze. Zostawmy ten temat. W sumie ciśniemy dalej. Nie ma chyba sensu tutaj siedzieć na i przedłużać. Oj. Czy się uda? Proszę państwa, udało się! Super bow! Ładnie ich wyminąłem. I jeśli nie będziecie właśnie tak sprawnie manewrować pomiędzy zombiakami, to może być tak, że faktycznie, no chyba nie ma bata, żeby ich wszystkich wyeliminować. Jeśli dobrze nie celujecie, headshotów nie sadzicie, no to wtedy jest a little small problem. Tutaj jest również fajna ciekawostka, o której wam nie wspomniałem, nie pokazałem. Jest tutaj na przykład element. Te palety możemy wykorzystać, żeby wyeliminować, nie wiem, nawet Nemezisa. Możemy mu to zrzucić na łeb, ewentualnie tym pchłom. No więc jeśli fantazja was poniesie, to możecie w ten sposób ich wyeliminować. Oj. No i dobrze. Ostatni safe room przed spotkaniem z najgorszymi bad motherfuckerami. Tylko tak, ja muszę sobie coś sprawdzić. Zawsze mam problem, powiem wam, z mieszaniem tych wszystkich prochów, tego całego dziadostwa.
Dobrze, dobrze wykombinowałem. Możecie zrobić tak, że po prostu proch strzelniczy wymieszać z amunicją do granatnika, ewentualnie z tym urządzeniem, które ma Jill. Jeśli wymieszacie trzy takie niebieskie, otrzymacie amunicję do Magnuma. Jeśli wymieszacie dwa takie niebieskie, dostaniecie zamrażające pociski. A jeśli chyba wymieszacie jedno pojedyncze niebieski taki proch strzelniczy, dostaniecie zwykłą amunicję do granatnika. I ma się to tak, że czerwono z zielono łączy, jest zapalająca amunicja, żółte z zielonym chyba jest kwasowa amunicja. Ale to mówię, to by było trzeba posiedzieć, popatrzeć, troszeczkę podyskutować. I jeśli żółtą amunicję zaczniecie, znaczy proch, zaczniecie mieszać z tym urządzeniem Jill od samego początku, to na pewnym etapie, już na tym etapie powinniście mieć tak, że dostaniecie... dostaniecie lepsze ammo do pistola. Z racji tego, że my posługujemy się tym lepszym pistoletem, to nie ma szans, żeby zaaplikować tą lepszą amunicję do tego lepszego pistoletu. Troszeczkę to zagmatwane, ale układa się to w jedną całość i sądzę, że na pewnym etapie już i my będziemy tworzyć, ale to jeszcze troszeczkę. Sądzę, że po Clock Tower już będziemy tą lepszą amunicję wytwarzać, tak żeby nam to wszystko ładnie tutaj się zgrywało i siadało. Jeśli chcecie, żebym bardziej szeroko to opisał, dajcie znać, może podeślę to w którymś materiale w komentarzach, ewentualnie w opisie. Dobra, bo przedłużam, tracę czas, a to nie jest ważne. Ważne, żeby pokazać wam troszeczkę rozgrywki. Chociaż z drugiej strony na to patrząc, tak, no jest to jakaś ciekawostka. Wielu z was zachęciłem do tego, żeby właśnie rozegrać Resident Evil 3. Tak więc spoko, cieszę się z tego powodu, że was zachęciłem. Bo naprawdę giercyka jest przednia i jest miodna. I teraz tak, cyk, 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 cyk. Dobra, w sumie możemy chyba cisnąć z tym, co mamy, ewentualnie jeszcze wiecie, co wezmę? Zioło, 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 zioło. Mamy jakieś zioło? Mamy dwa czerwone, nie mamy zielonego żadnego. No to reveal już zdupcył trochę, ale weźmy sobie... tak, szprejki. Dobra, chyba ciśniemy z tym, co mamy. Powinniśmy poradzić sobie z przeciwnościami losu. I ja wiem, że obiecałem wam każde starcie z Nemezisem, ale z jednego się troszeczkę wyłamie. Ale to zaraz. Wyłamie się mianowicie z racji tego, że jest to totalnie bezsensowne, żeby się z nim szarpać, bo tracimy tylko amunicję, cenny czas, a spoko opcja będzie, żeby się go pozbyć w bardzo szybkim, krótkim czasie i małym kosztem. O, reasumując. Pyk, pyk. Wow. No i tyle. Tyle, co my tutaj możemy. Ciekawostka, jaką mogę wam przekazać, to tak. Pamiętacie taki bardzo fajny film z lat mojej na przykład młodości, Powrót do przyszłości? Pamiętacie ten samochód DeLorean, którym bohaterzy się poruszali, żeby przenosić się w czasie? No to właśnie jest ta bryka o tutaj. I zaraz pokażę wam jeszcze jedno nawiązanie. Mam nadzieję, że będzie widoczne, ale musimy najpierw tutaj pokombinować. Dobra, weźmy sobie tak, weźmy sobie najpierw to wszystko. Tak, weźmy sobie również to. Zmieszajmy sobie ten proch strzelniczy z tym. No i ciśmy im do przodu. I'll check over there. Okej, okay. Burze. Nie ma tego, nie widać tego zbytnio, nie ma takiego kąta, żeby wam pokazać, ale tutaj, o, w tym dokładnie miejscu, są fotografie, znajdują się z różnych filmów, tak? Jak mówiłem już wcześniej i nieraz, twórcy bardzo uwielbiają filmową twórczość i bardzo mocno się inspirują. Na przykład w jednej z lokacji na posterunku Policja, zapomniałem o tym wam powiedzieć i pokazać, właśnie jest taka fotografia z Powrotu do przeszłości, gdzie stoi trójka bohaterów, tak? Doktor, dzieciak ten, ja już nie pamiętam, wybaczcie mi naprawdę, wiem, że kaleczę ten film, ale ten główny bohater, ten młody i jeszcze narzeczona, tak, doktora. To bardzo fajne, charakterystyczne fotografia. Ale to w ciekawostkach, na przykład do filmie z Resident Evil 3,
tam podaje takie rzeczy, tak więc możecie, możecie śmiało obadać ten film i tam jest to pokazane. Kurde, nie mogę się wysłowić, czasem mi brakuje słów. No i dobrze, żeby rozwiązać tą zagadkę, po prostu musimy w odpowiedniej kolejności nacisnąć te przyciski, naciskając w takiej pozycji na przykład przycisk C, tak, znikają nam trzy prawe, naciskając przycisk A, znikają nam dwa lewe i tak dalej, i tak dalej. Cyk, tyle filozofii. Chociaż za dzieciaka robiło problem i to mocno. Dobra, zmieszajmy od razu. Jeszcze zwróćcie uwagę tutaj. Na samej górze, na tej szafeczce jest logo korporacji Umbrella. Charakterystyczne, widoczne. No i spoko. Aj, tam Jillka, już nie mów, że będziesz za nim tęsknić, nie? I tam jeszcze był taki plakat takiej dziewuszki. Zakłada się, że to była Lara Croft i ten plakat był również w Resident Evil 1, w którymś chyba z safe roomów, o ile mnie pamięć nie myli. Ty to sobie, Rewilku, zawsze znajdziesz moment, żeby ciekawostki przekazywać, nie? Wszędzie strzały, wybuchy, umierający ludzie. Ale czy macie chwileczkę, żeby tutaj wam pokazać ciekawostkę z tego i tego filmu, gry i tak dalej? Już ktoś tak w komentarzach to napisał, nie? Troszeczkę się pośmiał ze mnie, ale spoko. Dobra, dobra. Ups. Właśnie zamrażające pociski są najbardziej skuteczne na wujka Nemezisa. Tyle z nim jest o ten problem, że on może ich unikać. Stars. Widzicie? Jakby był... jakby uniknął tego, no to nie siadłoby to zbytnio. I cyk, zabieramy sobie części. Ach, kocham, uwielbiam te części do różnych broni. No dobrze, biedna Jillka tutaj troszeczkę będzie musiała ubolewać i kuśtykać na jedno kolanko. Ale damy radę. Rezydenci, to już jest 23 minuta filmu. Nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę. Na pewno Kratos, którego serdecznie pozdrawiam, ogląda i już zwrócił na to uwagę na czacie. Załatwmy to szybko. Pamiętacie, jak mówiłem wam o bugu z dźwiękiem? Tutaj on właśnie występuje. Mnie to strasznie wpienia, szczególnie jeśli chodzi o wideo, no bo wtedy niszczy się jakby jakość tego odbioru z waszej strony. Ale dobra. Dzisiaj wydłużymy sobie materiał i to sporaśno, ale no należy wam się za troszeczkę zwłoki. Tak więc na pewno to będzie na props, jeśli chodzi o mnie. Zrzućmy sobie to, zrzućmy to. Carlos, I'm sorry about Murphy, but there was nothing you could have done. Yeah, you're right, Jill. I'll operate the cable car. Nikolai won't be joining us. Come on, let's go. Jed, tej zdradzieckiej mordy to nawet nie szkoda. It's looking good. Oh!
ciśniemy, zobaczymy, co tam się wydarzyło. To jest właśnie ten moment, rezydenci, gdy nie będziemy się z nim mierzyć. Get out of the cable car now! Mikhail, wait, don't! Get out of here! Hurry! Ach, kurczaki, rezydenci, ale nam się dzisiaj wydłużyło to wszystko. Okej, petenci nadchodzą, ale nie ma najmniejszego sensu tak tutaj się z nimi szarpać, tak więc olewamy temacik. O, o, o! Ten jakiego pusta dostał. No i dobra, rezydenci. Było długo, było długaśno. Szczerze nawet straciłem poczucie czasu. Nigdy bym nie powiedział, że 27 minut już minęło. Gdzie? Kiedy? Jak? Przecież ja sobie tutaj swobodnie, delikatnie i specjalnie dla was nagrywam i gram. No ale dobrze. Mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym już chyba 5. odcinku z gry Resident Evil 3 Nemesis. No i mam nadzieję, że właśnie wam się spodobało. Zostawcie komentarz konstruktywny, produktywny, owocny. I zostawcie również łapę w górę, będzie mi niezmiernie miło z tego powodu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, hej, bye!